serdecznie w kolejnej bitwie. Z tej strony Pitmax. Przepraszam za jakiś czas przerwy. Po pierwsze troszeczkę sezon urlopowy, po drugie trochę problemów ze sprzętem. Przez jakiś czas nie odtwarzały mi się powtórki. Potem zrobiłem upgrade systemu do Windowsa 10 i również był jakiś problem z moim programem do nagrywania. No ale teraz mam, miejmy nadzieję, wszystko wróci do normy i będzie wszystko ok. Słuchajcie, dzisiaj Rzeka Perłowa, bohater bitwy Kwachu z klanu Fir Podłoga będzie jechał tutaj FCM-M50T, czyli czołgiem premium francuskiej linii, czołg ciężki oczywiście, świetny do szkolenia z załogi na czołgi ciężkie francuskie. Nie wiem dlaczego mu ta kamera tak lata, no ale mniejsza z tym. No i również do zarabiania kredytów, współczynnik razy 1,5. Osobiście tym czołgiem nigdy nie jeździłem, ale wiem, że jest w odpowiednich rękach, jest to naprawdę świetny czołg. Jest przede wszystkim szybki, bardzo mobilny, no i również posiada działo dosyć ciekawe. Tutaj wyjeżdża, widzimy na sam środek, ma już pierwszą odznakę biegłości na lufie, także coś już tam troszeczkę pogrywa tym czołgiem. No i widzimy, przetarł się naprawdę bardzo, bardzo daleko, można powiedzieć, jest już pod bazą przeciwnika, może tutaj śmiało jechać środkiem, ponieważ nie ma w przeciwnej drużynie artylerii, więc tutaj nie grozi mu jakiś taki strzał, taka wrzutka ponad skałami, musi jedynie uważać na te deki, które na pewno kampią w okolicach bazy. Tutaj teraz zajął się tym trafikiem. No niestety wjeżdża mu tutaj cały czas ktoś w celownik, troszeczkę zbyt dużo może jeżdżenia na tym auto-aimie, bo auto-aim potrafi naprawdę czasami w nieodpowiednim momencie dingnąć, a poza tym tracimy jakąś tam rzeczywiście swój zmysł celowania w inne czołgi, jeżdżąc bez przerwy na auto-aimie. No ale kolega Kwachu wybrał taki sposób gry, więc ja tutaj nie będę krytykował, nie jestem od tego. Pięknie pierwszy frag już sfarmiony, jedziemy tutaj na początku, na środku tutaj jest ciekawa pozycja, jeżeli uda się Wam przeczyć w to miejsce, to często czołgi ciężkie blokują się w tym miejscu, a Wy jesteście w stanie tutaj od boku ostrzeliwać te czołgi. Tutaj ten strzał wszedłby być może, gdyby był celowany troszeczkę niżej, a tutaj gdzieś na tej wieżyczce nam się delikatnie odbił. Całe szczęście, że ta 112 nas nie trafiła. Tygrys nie patrzy w ogóle na nas. Boczek wieży, przymierzony strzał 230, bardzo ładnie. Troszeczkę o dziale sprawdzę zaraz danych technicznych, jeszcze tutaj wyjazd na tę 112. Strzał bok wieży oczywiście weszło. Dużo pocisków widzimy, ale reload jest dosyć szybki, jeżeli chodzi o same pociski, czyli mamy tutaj uszkodzenia 240 średnie i penetracji, coś mi tutaj nie wskazuje, momencik, jeszcze raz sprawdzimy. No nie mogę zobaczyć, nie mogę powiedzieć, że 259 na goldzie, a na zwykłej PSC nie pokazuje mi. W każdym razie kolega ma tu już 1435 naklepane, ma już dwa fragi, bardzo ostro tutaj wyjeżdża po tego tygrysa, bierze tutaj rufem, prawdopodobnie z nim wygrywa, tygrys tylko gąskuje, jeszcze raz przymierzenie tutaj w tygryska, próba postawienia go na traku, bardzo ładnie, ja tej bitwy wcześniej widziałem, ale generalnie bardzo fajne, rozsądne myślenie, też bym tak próbował zrobić, postawić go na traka dalej, trzyma go tutaj za te przednie kółko, przymierzenie weak spota na wieży, w ten wielki właz, no i wykończenie oczywiście tygrysa. Drużyna składa się 5-8 wynik, no jak widać tutaj najlepszy wynik kręci właśnie Kwachu na FCM-ie, 3 fragi, 2300 prawie damage'u już zrobione. Tutaj ta 112 skąd schowała się za wrakiem tygrysa, gdyż oklepują ją tutaj właśnie wszystkie te deki. Wykończenie tego Dicker Maxa, przycelowanie jeszcze w KW-85. KW-85 tam nie widzi, kto do niego strzela, no stoi naprawdę tam na otwartej pozycji, także nie ucieka, nawet się nie chowa, żeby nie dać się tutaj komuś ustrzelić. No niestety, tu się skończyła przygoda kolegi z KW-85. Kwachu ma 5 fragów na koncie, wynik 8-9, czyli można powiedzieć troszeczkę wyciągany jest ten wynik. 3000 damage już zrobione, czyli wynik bardzo ładny. Tutaj XPM pokazuje, że już w WNK jest w granicach ponad 4000. Ten 1375, nie wiem, prawdopodobnie jest na traku, był tam przez moment albo miał jakiegoś laga, stał pod takim kątem, że nie mógł nic zrobić, na dodatek się zatrzymał. No i tutaj oklepywanie tej 13 przez Kwacha. Bardzo łatwy cel. Ten 1375 w ogóle nie wie, co się dzieje z której strony, ale widzimy, że nie jest to gracz jakiś tam przedni, więc być może po prostu skill nie pozwala mu na to, żeby cokolwiek tutaj lepszego zrobić.
Wynik 8 do 9. 20 sekund do skapowania bazy. Widać, nasi koledzy z drużyny postanowili kapować bazę. Nie chcą walczyć, nie chcą podjąć walki z przeciwnikiem. Niestety tutaj widzimy, jest Is na kapie. Troszeczkę gdzieś tutaj zrywa Is i Hellcat jeszcze na ten. Hellcat gdzieś tu ostrzeliwuje właśnie Kwacha. Hellcat wykończony. 7 frag, bardzo, bardzo ładnie. 4000 damage'u przekroczone. Jeszcze strzał w tego Isa. Ładne zdekapowanie. Trzeba się chować, bo Ispod dysponuje naprawdę świetnym działem z dosyć dużymi obrażeniami. 279 teraz Is, tylko no Is dużo, dużo i ładuje niż niestety FCM. No i niestety w tym momencie baza przeciwnika została skapowana, bardzo szkoda. Wcześniej wspomniałem, bardzo szkoda, że baza została skapowana, gdyż można było tutaj powalczyć Kwachu. Na pewno mógłby wyciągnąć tutaj dużo, dużo lepszy wynik. Skończyło się niestety na 7 fragach. Mastereczka mimo to wbita, oczywiście przy okazji duży kaliber, jak i również to powiedziało. Także bardzo szkoda, bo kręcił się wynik w okolicach właśnie Radleya Waltersa, brakowało tylko tego jednego fraga, a prawdopodobnie tutaj Kwachu poradziłby sobie z tym Isem, żeby właśnie tego Radleya wbić. Niemniej jednak no, drużyna musiała to skapować, chciała to skapować. Jak widzimy, cały pluton przeżył pierwszy, który mógł rzeczywiście nawiązać tą równą walkę, poradzić sobie z tą jak panterą dwójeczką we trzech i jak panterią zwykłą i wynik mógłby być wyciągnięty rzeczywiście jeszcze lepiej. No ale niestety, stało się jak się stało. Dla Kwacha oczywiście gratulujemy wyniku. Zwróćmy uwagę na zarobek. 170 tysięcy zarobił na tej bitwie jeszcze Kwachu. To powiem szczerze, dawno nie widziałem takiego dobrego wyniku. Nie wiem, czy tam coś było, jakieś dodatkowe bonusy za coś, ale chyba bonus for premium vehicle. Nie, no nic ciekawego, nic tam nie widzę, żeby tam były dodatkowe jakieś bonusy za coś. Chociaż może mniejsza z tym, wynik bardzo ładny, jeżeli chodzi o zarobek. Zwróćcie uwagę na to, że Pestek trochę wystrzelił, ta amunicja i ta naprawa była bardzo, bardzo tania w tym czołgu, a więc jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem czołgu premium i chce na przykład szkolić francuskie załogi, tutaj można rzeczywiście polecić FCMA jako czołg do zarabiania i do szkolenia załogi. Słuchajcie, bitwa fajna, jeżeli Wam się podobało, komentujcie, dawajcie łapkę w górę. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i cześć.